ruchaniu psa, tylko byciu ruchanym przez psa. No przestań! To jedno wychodzi, pies mówi. No nie do końca. Zależy, jak na to spojrzysz. Jeden chuj. Ale czemu ten pies się na to zgodził? Otóż może się nie zgodził, to jeszcze był gwałt na psie. Biedny pies. No jak gwałt? Gwałtem ruchał? Nie gwałcił. Reverse rape, no co? A, potknęłam się i nadziałam na psa. Na chuja psa. No, leżał akurat. Po prostu na psa, to tak wiesz. Tak to jak MKRR! Razem... No właśnie, to jak MKRR. Razem z Knutem. A to chodzi, a to nam chodzi cały czas, wiesz, chuja, nie? O kutasa nam chodzi. No nie wiem, nie chciałbym, nie chciałbym, nie dziwię się, ja też bym nie chciał. Nie to, że nie chciałbym być tą typiarą, ale, bo nie chciałbym być. Ale nie chciałbym być jej rodzicem. Kurwa. Ale typiarą chciałbyś być. Niekoniecznie też, ale... Ale wyobraźcie sobie, że myślicie sobie tak, no dziecko chodzi do szkoły normalnej i w ogóle wszystko spoko. Bardziej a potem... wyobraź potem, jak ona szła przez szkołę, jak się dopatrzyła. A weź potem jej każ iść na spacer z tym psem. Dramatyczny spacer, nie? Przecież jak coś takiego wycieka, to jest instant przeprowadzka, kurwa, na drugi koniec kraju. Naprawdę. Czujesz, kurwa, sytuację, chuj z nią, jakby sytuację rodziców. Z jej psem. No i z psem też chuj. Czujesz sytuację, w której, kurwa, rodzice myślą, że nie, no córeczka jest normalna, chodzi sobie do szkoły, ma czwórki, piątki, wszystko jest fajnie i nagle dyrektorka dzwoni, albo wie pani co, bo wyciekło nagranie, jak pani córka rucha psa. Znaczy, w sumie to pies rucha ją. Pani córka ma czwórkę z matematyki i przygotowuje. Ale chociaż piątkę z biologii. Myślę, że za kurwa crossbreeding mogłaby i szóstkę dostać. Jakby jej się udało kurwa geny połączyć. Ciekawe, czy na wycieczki do schroniska chodziło. Praca doktorska. Chyba nie była zapraszona na wycieczki do zoo. Jezu. Ja tam zawsze lubiłem, jak ze szkoły szliśmy do schroniska, bo zazwyczaj wtedy, nie? Wiesz, szliśmy tego do schroniska i nie było zajęć, nie? Ale dla mnie to jest spoko, bo schronisko od mojej chaty było jakieś 200 metrów, przez co, kurwa, słychać wszystko w nocy, szczególnie jak jest pora karmienia kurew. Pora karmienia kurew! To co to za schronisko? Kontekście, kurwa, ruchania psa. Ja myślę, że chodzi o schronisko dla psów, a to najwidoczniej jest schronisko młodzieżowe, kurwa. No, ale wiemy, skąd nagranie powstało, skoro to do tego schroniska chodzi. No. Kurwy, pora karmienia. Wszystko wina, kurwa, szkoły. Chodzi z taką patelnią i łyżką i napierdala tą patelnię. Kurwy, pora karmienia. To brzmi jak ktoś z South Parku po prostu, nie? Nie, ale jak masz okno otwarte, kurwa, u mnie i akurat jest pora karmienia, to się kurwa spać nie da. Jak się kurwy na spacer wyprowadza w takim razie? Normalnie, to tylko musi uważać, żeby płynąć, a nie przeskoczyły. Co ja tylko pchły? Znaczy, wiesz, ja nie wyprowadzałem akurat, bo jestem kurewsko uczulany i... Na kurwę jest uczulany, rozumiem. Po pierwszej wizycie... Po pierwszej wizycie w schronisku. Uczulanie na kurwy. Tak spuchłem. To nie jest maiden list, to jest po prostu uczulanie. Ja pierdolę. Nie, nie mogę. Jakbym teraz powiedzieć, że jak działa, kurwa, alergia, to puchnę. Kurwie alergia, no może być problemem, faktycznie. Pucham. Ale mi psycha, kurwa, się. Nie. Dzisiaj jest, kurwa, co najmniej niepokojąco źle. Dzisiaj to jest taki... Tylko lekko niepoprawnie uważam. Niepoprawnie?
Dobra, to... Jutro może być albo 0 nowych filmów na kanale TurboGrafx, albo 20.